wszyscy podejrzewali mnie o to, że dopadły mnie problemy wątrobowe. A tu proszę bardzo, niespodzianka, ostatnio miewałem tylko problemy sercowe. No i jako, że znów jestem kawalerem do wzięcia, ruszam na podryw. Jest sobota rano, do poniedziałku sprawę załatwimy. Jeszcze się tylko psiknę perfumem, no to wiem. Jestem już w Łodzi. Mam nadzieję, że to miasto okaże się miastem miłości. A w roli wykładowcy łódzkiej szkoły uwodzenia wystąpi ekspert wybitny. Twierdza pan, że jest ekspertem. Tak, oczywiście, że potwierdzam. Jeszcze czekamy na jednego kursanta. Przystojniaczek z Torunia. Wagon trzeci pociągu do futbolu. Uczesany kursant. Proszę się z ekspertem przywitać. To jest ekspert. Na start, pan ekspert zaprasza nas na... Start! Ile lat grałeś w starcie? 4 albo 5 sezonów. I jakieś fajne dupeczki na mecze chodziły? Poznałem na starcie moją żonę. O dziwo. Ona była siatkarką startu, ja byłem rezerwowym. Ale byłeś rezerwowym nie w jej zespole. nie byłem rezerwowym w jej zespole. To jest jedna z ładniejszych trybun, jakie ostatnio widziałem. Krzesełka. Piękne to było. Stopień feminizacji to nie powala tutaj. No nie. Na B-klasie będzie lepiej. Wszystko jest lepsze na B-klasie. Na B-klasie to chodzą same modelki z dużymi ambicjami. Do widzenia, żegnamy tutaj tych zielonych kolegów. Ja pierdolę! To koniec meczu? No, tak. Seksturystyka w Łodzi nam idzie na razie średnio, ale... Ale ja nie uważam, żeby źle to poszło, bo start dwa razy został wydymany przez sędziego, co można zaliczyć do seksturystyki. No i był też flirt sędziego z kibicem. Kibicem. Co koła. Ślepy, kurwa! Z każdej trójki sędziowskiej jeden sędzia musi być zawsze łysy, po to, żeby kibice mogli mówić: ty łysy, ja nie będę oczywiście bluźnił na antenie. Nie jestem pewien, ale chyba chodziło o chuja. Teraz jedziemy na wielkie derby Łodzi. Tym razem będzie to B-klasa, tak? Chyba tak. Kto rządzi w Łodzi? Kolejarz czy Wiktoria? Ja. Nie wiem, że też tam grałeś, kurwa. No grałem w kolejarzu, mówię, czy dwa sezony. Albo półtora? Grałeś czy byłeś na ławce rezerwowej? Nie, byłem na ławce rezerwowej, no nie będę tutaj koloryzował. W wielu klubach, w których grałem, pełniłem rolę jokera na mecze Pucharu Polski na przykład, gdzie trzeba było przegrać, żeby nie można było, wiesz, tam jeździć daleko gdzieś. Wszystko pięknie, tylko pan ekspert pomylił stadiony. Ja pomyliłem stadiony, przecież grają. No nie jestem na mecz. A ja to gdzie jestem na mecz? Ze względów bezpieczeństwa derby Łodzi nie wiadomo gdzie się odbywają. Kolejna próba, zobaczymy czy tu. Nikt nie gra? Nie gra. No nie pierdol, że nie ma tu meczu. No. Nie ma tu meczu. Nie wkurwiajcie mnie. Dziewczyny coś ci tak się mylą, jak stadiony? Absolutnie nie. Radek, pamiętaj, że ja mam tylko jedną głowę i jeśli ona spadnie, to nie będzie dobrze. Przewodnik zestresowany, trzecie podejście. Musi się udać. Dawaj, stadion. A grają? Grają. No i kurwa, wreszcie. Nie wiem, co te dziewczyny sobie o nas pomyślą, jak my tak nigdzie nie możemy trafić. Tak zawsze trzeba? Za trzecim razem trafiać dopiero? Na pierdolę, cały stadion dookoła trzeba przejść. No nie no, kurwa mać, no. Jeszcze żeśmy pomylili wejścia. Bez przygód praktycznie. Pokazałem wam trzy piękne stadiony, a wam w głowie jakieś piłki. Otwieram kiedyś zębami, ale połamałem bakły. O kurwa! To może przewodnik chociaż jakieś narkotyki ogarnie. Tak. Nie temat, jeśli to ty nożył poznawać. Zobacz. To jest jak narkotyk, zwyciężanie. To jest najlepszy narkotyk. Już nie wiem, na jakie mecze tutaj dziewczyny chodzą. Tu ich nie było wcale. I to jest najgorsze. Co? Na hokej. Na hokej właśnie! To jest to. Idziemy zaraz na hokeja. To jest to. Na hokeju zawsze jest dużo lasek. Dlatego też na hokeju mnie nie będzie. W hokeju można się nieźle wyziębić. Bardzo ważne jest, żeby przed hokejem przyjąć jakieś kalorie. Łódzki klub hokejowy kontra BKS z Bydgoszczy. Tam na górze jest jakaś knajpa. Powiem tak, jeszcze się nie zaczęło. Ale kocham przeciągnikę hokeja.
taka pewna niedogodność, że... Że dziewczyny przyszły z dziećmi. Tak. Moimi w dodatku. O kurwa. Brawo! Gdybym wiedział, to przyszedłbym ze swoimi. Dziećmi? Zawsze można było jakieś wypożyczyć. No dobra, my już łyżwy wróciliśmy. Teraz sprawdzimy, czy coś jeszcze można zwrócić. Na tej przyjąć wolałbym coś jeszcze dzisiaj niż zwrócić. No. Dzień dobry. Niedziela, rano. Ja w końcu nie wiem, czy ja coś wczoraj wyrwałem, czy nie wyrwałem. Jakby się okazało, że kogoś wyrwałem, to zadzwoń, kochanie. Bo ja nie wiem, gdzie mam dzwonić. W sumie to ciekawe, na co czekamy. O właśnie, przecież to nie ma świateł. No. Kurwa. Autobus się nie zatrzymał. Okazało się, że stoimy nie na tym przystanku, co trzeba. No i musieliśmy wziąć taksówkę, żeby pojechać do Żgowa. Trzeba mieć trochę posrane we łbach, ale czego się nie robi dla miłości. A Żgów to, jak wiadomo, światowa stolica mody. Tutaj dziewczyny przyjeżdżają się stroić. Więc zakładamy, że przy okazji wpadną na mecz Zawiszy Żgów. To będzie mecz rezerw Zawiszy Żgów. Come to me. Ostatnio w Żgowie seta dawała Paris Hilton. Kto wie, może i ona tutaj dzisiaj wpadnie. Tak w jej stylu nawet tu grają. No nie ma jeszcze tych dziewczyn. Ale pewnie zaraz dojdą. Z kim innym. O co ci chodzi? Ty dzisiaj wyrywasz na papierosy i piwo. Jak zwykle. Ja dzisiaj nie piję. Bo jak piję, to dostaję małpiego rozumu. No chyba, że jedno. O, tak. Nie wyłączajcie tej muzyki. Ależ to były piękne zawody. Ładnie. Były znakomite zawody. To był jeden z najlepszych meczów w tej rundzie. W końcu 0-0. 0-0. Polowałem i upolowałem. Dwie czerwone kartki. Mu drugą, niech mnie pyskuje tak! Daj mu drugą i czerw tak jest! Ci zawodnicy, co dostali czerwone kartki, to nie mają chyba dobrych notowań u swoich kibiców. Bo słyszeli, żeby wypierdalali z Brzezin generalnie. Zespół, który gra z przewagą dwóch zawodników. Przez 40 minut. No, generalnie poszło im tak samo jak nam te podrywy. Na razie. Bo jeszcze... Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec weekendu. Na koniec znowu to, co uwielbiają wszystkie dziewczyny. Derby Łodzi. Serie B. 8 liga. Kto gra? Ner łódzki kontra Hetman. Mam jakieś przeczucie, że wycieczka Azjatek będzie na tym spotkaniu. Okazało się, że na to spotkanie dotarły tylko dwie osoby. Kibic numer jeden, kibic numer dwa. Witamy. Musimy zweryfikować frekwencję. Pojawiła się trzecia osoba. Ja pierdolę. To z boczną siatkę to było. Tak w ogóle to... Łączę się w bólu z kolegą Dawidem. Ten to ma dopiero przesrane. Siedzi sobie teraz w Bahrajnie, 38 stopni i żadnego dobrego futbolu. Jestem pewien, że zamiast siedzieć w tym Bahrajnie, to chciałby być teraz tutaj. Na pewno. O, to mi się jakaś akcja. Ja to mam ważniejszą akcję. Wojtek się zabijał, ale udało się. Szkoda, że burzy nie ma. No szkoda. Co pani akurat rzadko występują, ale się zdarzają. Długa. Ja pierdolę, co tutaj zrobili? O kurwa. Do wiosny w Łodzi rządzi Nerucki, który wygrał z Hetmanem 4-2. Nie ma w Łodzi bez kulewia. No co, to się mówi, turnus mija, a ty niczyja. Tyle starań, i nic żeśmy nie wyrwali w zasadzie. Co robiliśmy źle? Jakby ktoś nam, drogie panie, mógł podpowiedzieć. To jest wszystko zgodnie z podręcznikami, no. I jeszcze mieliśmy eksperta przewodnika. Co robiliśmy źle?